Lustereczko. O, jeszcze więcej. O, czekaj, 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 O nie, oni chcą czekaj! walczyć. Sorry. Oh well. Tam są barany pustki. No dobra, to zaczniemy od bezpiecznego zagrania. O nie, nie zadziałało. Help. Hold on, podejście drugie. Podejście trzecie. Podejście czwarte. Nie, no, ma jeszcze granat. Nie, dobra, już się jednak zbafuję. Uważaj, bo stoisz na krawędzi magmy. On też. Mam od razu stanę tu. Po prostu poczekam. Gdzieś tu pod las. Masz świetlika? Jak tak to możesz, wiesz, pokryć teren ogniem, nie? I zaraz zobaczymy, gdzie jest ten sieć. O. Jest tu. Za mało miejsca do przejścia, ha? Dubsko się nie mieści, ha? Dobra, zapiszę grę, zanim pójdziemy dalej. Niebezpiecznie blisko lawy. No, tam są te ogary. Tak, widzę. Aj, pas też niepokolanych. No dobra, chodźmy. Że jak odjebiemy pasterza, to ten, to będzie koniec one są walki. Nie, one są nietykalne. Dopóki nie zabijemy pasterza. Czekaj, ona odpaliła odporność na ogień, nie? Tak. Awatar ognia zwiększa odporność na ogień 25% bodajże. To niech przywita się ładnie z dużym, złym szkieletem. I nikiem. Ej, Nick też ma 15 poziom teraz. Yep. Gorzej, że przed bandarą i przed szkieletem będą wszystkie te skoczybyki. A, liczyłem na to, że dam radę je zamrozić. Aha. Oh dear. Gryz. Okej. Okay. Pieski mogą się rzucać na kostki. Ciekawe, że nic się nie przewracają na tym lodzie. To też taką miałem nadzieję. Cztery łapy, co cztery łapy, to cztery łapy. No lepsza przyczepność. Ogień ją leczy. Ej, nikt wcale nie zadaje mało obrażeń. No nie.
No. A koniec walki, no i dobrze. Ach, lud. O, pancerzyk fioletowy do identyfikowania pieniędzy. Tak, jak już się podniosę. Ice, ice, baby. Bam, 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 bada, bam, bam. Rzucisz ten, rzucisz mi heala? Nie. A teraz? Masz pancerz Z. Jak on wygląda? Mogłeś się położyć na łóżku obok siebie i już byś byłeś zdrowy do tej pory. Nie założyłem go już. Moment. Odpowiedź na krawienia tu. Ogłuszenie w momencie kon. No, zobaczmy, połóż jak to działa. Doleczysz się. Aha, już. A jeszcze ten, jeszcze Madorę. Wezmę pasę na chwilę. I jest. Okej. Okay. Over encumbered Madora. A tak, bo nosi obydwa pancerze w tym momencie przy sobie. Rzucam beczce drugi pancerz. Bloodstone this powerful. We can honor those lost by destroying this perversion of their lives. Okej, okay, ja sobie wolę zapisać przed tym. Yeah, I think no. Poczułem broni z tenebrium. O, zresztą otworzenie lasek, część druga, grawerowanie. Dobra, trzeba posprzedać sobie tych rzeczy, które mam odora. O, środkiem są rzeczywiście demony, z którymi nie chcemy walczyć. Jest ich dużo. Dobra, dalej nie mamy broni z tenebrium. Ani nie potrafimy jej używać. Pobiegłem sobie prawą stroną. Zobaczy. No i tu jest faktycznie dużo magmy. Like, a lot. No, trzeba by było, kurde, poskakać, nie? A pożonglować tym, teleportacji. O. To są takie plamy bez magmy co jakiś czas. Mhm. But dear me. No raczej co, musimy zdobyć broń z tenebrium teraz. Nie, yeah. I przy okazji możemy tam ten portal z lewo aktywować chyba. Nie możemy. Co, tam są demony? Bo tam są demony. Duże i złe demony, którym nic nie możemy zrobić. Mogę pójść na niewidoku i aktywować. I po co? Potem się tepniesz tam przez przypadek. Punkt wytrzymałości 153. Nawet nie wiem, co z tym zrobić. Musi być pewnie rzeczywiście ta prawdziwa. Dobra, to co teraz? No nie wiem, Zed. Podróż od źródła. Zamienić rozpadlinę. Gdzieś tam w kopalni powinniśmy być w stanie się nauczyć, wiesz, robić tą broń, bo powinniśmy być w stanie zniszczyć tamtych rycerzy. No właśnie.
Tak, żeby zrobić broń na rycerzy, potrzebna nam krew Leandry. Dobra, to ty pomyśl, a ja idę zapalić. Mam wrażenie, że po prostu zrobiliśmy coś w złej kolejności się zamotało. Answer to that. Ours was a family of war. Still, their meekness wouldn't save them from the source. They came on a quiet morning. We climbed. The source hunters sauntered from that moment on. We would Leandra's capacity. My sister and I were mired in a so Leandra especially. Their days with we were a content. As you know, Leandra and I were soul forged. This offered us a win, but it was me to whom he confessed his lie. Her heart broke the moment we announced our new attachment, and I felt the pain of it as sharp. My connection to her, our soul forge, grew weaker. It was as though some third entity, you must venture into the inner sanctum of one of the sacred immaculate temples in Lucula Forest. The immaculates are no invention of Leandra's, though styling herself as its so-called conduit is, I must say, rather clever. They were an ancient religious group. Leandra's little cult has retaken this immaculate banner. If the time comes that you must reveal yourself as impostor, you'll know you've reached the right place when... Dowiedziałeś się czegoś? Tak, że w tym u nas na krańce czasu pada teraz deszcz ognia. No, to zauważyłem. I że musimy znaleźć bibliotekę. Więc... Dobra, to niech Madora naprawi mi buty. Rzuć Madorę butami. Już to zrobiłem. Oh my. Direct hit. Trzymaj. Nice. Więc tak, tu mamy jeszcze jedną ścieżkę, której nie zbadaliśmy z tego co widzę. Także my tutaj wyszliśmy. Tylko czy po drodze nas nie załatwi tym znowu zgnilizną? No to trudno będzie, no co? Będziemy się męczyć. To zaraz, spróbujmy wejść znowu od frontu, bo to chyba jest gdzieś koło wejścia. Dobra. Jeszcze raz do tego, do... Od głównego wejścia jak pójdziemy, to wtedy nas... Z Srebrnego Jaru. Słuchaj, podejść jeszcze raz... Na wejściu Z było, że nakładało klątwę. W jednym z tych, w jednym z pokoi właśnie tych, że się odwiedza. Zapisz, poczekaj, to przejdziemy tędy. Poprzez. Dobra, to moment. Puf. Zapis. Jeszcze raz tutaj, tak, okej. Okay. Z kawałek drogi w tym momencie chyba nie. Nie, to i w prawo po co możemy skręcić. Tędy. Tu są drzwi jakieś. Z tego drzwi są już otwarte. Aha. Nie, to jest wejście. Tylko z jakiegoś powodu jest niezbadane. Ale widzę, że jest jakaś sala tutaj na prawo jeszcze. Można przejść tędy. A, i tu jest jeszcze jedna skrzynka.
klasycznie sam Juan, czyli granaty. Czyli kuzyn Don Juana. Tam jest pewnie ta biblioteka. A to... słuchaj, daj mi otwierać, bo wtedy mamy ten szansę na szczęśliwy traf. Oj, to jest podróż w tym momencie. No, zawsze coś. Jesteśmy przy końcówce gry. A widzę, jak się obracają te wodospady, kiedy obracam kamerę. Dobra, to tu niczego nie ma takiego. Zróbmy z tego, w serwimiarze. Poszukać. Czy może być biblioteka przegryw? Ja mam pomysł, Zed. Zapytaj wujka Google. Chyba tak trzeba będzie zrobić. A czekaj, a tutaj coś było w sumie. Tu jest ten portal. A! Okej. Trzymaj. Krowy kamień. Notatka Lojka. Okej, okay. Rząd książek, coś ciekawego? Niezapisana księga ziemi, okej. Okay. Certyfikat na ścianie powiesił. Dobra. Co my tu mamy? Gdzie nas wywaliło? Pizdu. W pobliżu świętego kamienia. Okej, no to chyba właśnie znaleźliśmy drogę dalej. Chyba tak. Aha! Tym razem bez łyka Google. Znaleźliśmy drogę. No tak, tu jest kawałek terenu nieodkryty. Yes. Do dołu. Okej, kolejny zapis w takim razie. Może ten jeleń coś ciekawego nam powie, jak go dopytam, ale jeszcze tutaj nie wiem, sprawdźmy lewo, nie? Mhm. I tu jest ktoś. Tajemniczy nieznajomy kolejny. Finie są. Again. I was hoping we might have the pleasure. Didn't I already tell you? I like to keep things in check. Make sure everything's in its place. A more interesting question is what you are doing here, my strange friend. The mysterious stranger seems to smile. Or is it a grimace? Kay. Creature Nora. What have you got stashed in here, Mrs. Cotton? Uciszenie. Kurde, ten zajączek był konkretny. Okay, proszę ty, prosiaku. O, tu są symbole tych. Niepokaleńców, tak widzę. Tak. Wejście, bardzo urocze. Pięć drzewa. Tam będzie na pewno coś fascynującego. A ta jaskinia, koło której przeszliśmy? No tak, ale tam jest jeszcze pięć drzewa. Okej. Idę. Rodzinne, wiesz. Tak. Odwiedzamy wszystkie pięki po drodze. Powalający grot. No. Borowik. Czekaj, bo jeszcze mamy na północ do zwiedzania teren. Chyba, że chcesz najpierw być do tej jaskini i zobaczmy, co tam jest. No, możemy wbić do jaskini. No to jazda. Szczur, pogadam ze szczurem. Awfully boring here without the proper magic. Okej. Prawo najpierw, nie? Pod
Tutaj zrzućmy okiem, górą podejdę, bo tutaj... Czekaj, bo tu się kończy droga, idę zobaczyć, czy nie ma skrzynki. Okej, spoko. Nie ma. No tak, to jest drabinka faktycznie. Możesz się tepnąć do mnie. Pup. Pieniu mistrz perkusji. Mroczny loch. Sounds like fun. Yeah. A tam coś jest. Ławka kościelna. Tak. Wejście podziemne. O, i mamy jest portal. Portal. Który nie działa. W sensie nie działa tak, jakbyśmy chcieli, żeby działał. A, to jest ten. Ta sala portali, o której mówił Jeleń. I tam jest działający portal. I poleciałem do tej sali. Gdzie wszedłeś? Ten portal po lewej górze. Gdzie znalazłem, więc wezmę, zapiszę zanim zacznę kopać. Bo znowu wybuchniemy. Tak. Ja sądzę, że to będzie kolor przejście. What? Owcołak. Znalazłeś owcołaka. Więc nie był tylko i wyłącznie tym legendą. On naprawdę istnieje. No to jest duch owcołaka w sumie. Yeah. Portal nie wiadomo gdzie. Portal nie wiadomo gdzie. Okej, okay. Lud, ziemia, ogień, natura. Od góry. Czyli jest jakaś zagadka. Kolejny portal, okej. Okay. Są trzy portale. To co, ja wezmę lewy, ty wyjdziesz prawy? Nie wiem, myślę, że pójdziemy jednym najpierw. No to ja skoczę w ten. I jestem złotem w mrocznym lochu. Spójrz drugi. Pepnij się do mnie najpierw. Pomp. To ja idę w tego po prawej. Gdzie jesteś? Mroczny loch. Okej, okay. Czyli wszystkie prowadzą do... Wszystkie drogi prowadzą do mrocznego lochu. Tak. Czyli trzeba coś zrobić. Tutaj jest rozwalony teren. Tutaj jest woda. Tam po prawej coś jest. Okej, dobra, więc tak. Czekaj. Nietoperze na suficie. Jak co ten szczur mówi jeszcze raz? Daj mi chwilkę. No ja pierdzielę. Lód, ziemia, ogień, natura. Czy tak, lód? A, tam pewnie są oznaczenia. Lód, ziemia, gdzie jest ziemia? Bo ogień widzę, tutaj jest portal ogień. Znaczy, bo wlazłem w lód, mnie teleportowało do owcołaka, nie? Ja wchodzę w ogień. I teleportuje mnie z powrotem. Czyli robimy lód, a później trzeba przez lód przejść dalej w ziemię. To jest lód. Tak. I on teraz jest tą zieloną. Tepnij się do mnie z powrotem. Wiecie, że to jest zielony. No, lód, gdzie jest ziemia? Ziemia. To jest woda. Bo ogień jest po prawej. Tak. To jest ogień. Dobra, poczekaj. Zrobimy. Już wiem, jak to trzeba zrobić. Lód. To lecę w lód. Stań przy ogniu.
Znaczy ogień... Stań przy ogniu. No jest lud, ziemia, ogień. Dobrze, stań przy ogniu. Stań przy ogniu. Nie, te tutaj głębiej nie mają oznaczeń. Myślałem, że będą miały oznaczenie. Okej, poczekaj figa. Topnij się do mnie. No. Zobaczę, czy tutaj da się jakoś dotrzeć. Tak, da się. Ale to jest powietrze, to nie to. Tak, to nie to. Woda to jest, mniejsza o większość. To nie to. Czekaj, a tam da się chyba dotrzeć. Ziemię trzeba znaleźć. Tutaj jest jakaś... Tamte portale mnie pomagają. Tu są nietoperze. Nietopyrze. Ale widać bibliotekę. No. Dobra, zróbmy jeszcze inaczej. Mam też mają symbol na tym, nad portalem, nie? To ma jakieś symbole? Nie, to nie mają żadnych symboli. No to mówiłem, że już to sprawdziłem. Tak. No to jest ciekawe, ale... Gdzie jest zimny portal? Ja przebiegnę się do drabinki, czy nie był tam. Gdzieś. To jest sterta kamieni jakaś, ale... A jest do rozwalenia? Właśnie, muszę podejść bliżej i sprawdzić. Nie. Szkielet. Wyjdę na zewnątrz, przebiegnę się po mapie. I'd think that chamber unreachable if not for the portal there installed. Uczniowie niepokalanych Z. O, okej. Pięć drzewa. Czekaj, to mam. No już wziąłem. O? Kliknąłem na most. I to jest inna okazja. Okej. To jest to kolejny może... ten, kolejna mapa już. Tu jest coś dziwnego. Nie. Alistair. Seems we're heading towards Hunter's Edge. The
the town where I was stationed before I met you lot. Before we get there, you should know the whole yarn. What I saw there, I think so, comrade. Even though you might never look at we, the villagers and myself, were corralled in the town square. The orcish queen sauntered into the middle. Slowly, she approached me and leaned close, her hot, foul breath like fire on my face. With one hand, she clasped my throat. With the other, she reached into my pocket and pulled out the gem I'd taken from the orcs. I was a thief, she said. I'd taken something dear to her, and I had earned punishment. I thought she'd destroy me right then and there, but she did something worse. That's right, comrade, and I was soon to find out why. She brought forth one of her soldiers, a larger orc I'd never seen, and he was covered in black, gleaming armor. She placed the stone in his chest plate, and something happened. She made me watch as she sent villager after villager before the great transformed beast. He crushed them all, one by one. I could do nothing, comrade. I couldn't save them. Don't you see it's already over? Don't you see it's too late? No. All that's left in Hunter's Edge is a death. No, to jest kolejna okazja. Tak jak mówiłem, więc... No ja się cofnijmy, bo tutaj będzie walka z tą właśnie orkową cholerą, która ma tam 18 poziom czy coś. A jednak wcale nie jesteśmy tak blisko gry, jak mi się wydawało w końcu. Pamiętam, że tak kiedyś się dostaliśmy i ta walka była mega upierdliwa. Mieliśmy o wiele za niski poziom.